pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Anna Karpińska jest gościem kolejnego odcinka podcastu Książki Pruszyńskiego, a ja nazywam się Nula Stankiewicz i poprowadzę rozmowę z autorką, której ostatnia książka nosi tytuł Zasłużyć na szczęście i swoją premierę ma 12 października 2023 roku. Cześć Aniu. Witam. Rozmawiamy dzisiaj przez telefon, a zazwyczaj rozmowy telefoniczne zaczynam od co słychać? Co u ciebie słychać? A różnie w ten sposób się wyrażę. No, zbliżająca się premiera na pewno budzi pewne emocje, no ale jak każda, a ta będzie już moją 21 premierą, no wpływa też na jakiś tam poziom emocji. Ale chyba nie jesteś zdenerwowana. Nie jestem zdenerwowana, aczkolwiek jest to książka troszeczkę inna, aniżeli wszystkie moje pozostałe, a mianowicie jest to książka, którą można nazwać świąteczną. To znaczy ona nadal jest obyczajowa, myślę, że jeszcze o tym będziemy rozmawiały. Nadal jest obyczajowa, nadal jest po prostu to książka Anny Karpińskiej. Ale część akcji toczy się właśnie w czasie Świąt Bożego Narodzenia i pod tym względem można powiedzieć, że no ma troszeczkę inny nastrój momentami, aniżeli poprzednie książki. Aniu, zapraszasz nas na Wigilię już na początku swojej książki i wybiegasz w przód do grudnia 2023. Dlaczego? No chciałam, żeby ona była taka jakaś najbardziej bieżąca. Książka wychodzi w tym roku i chciałam, żebyśmy się wszystkie i autorka, i czytelniczki jakoś tak identyfikowały też w czasie. Ja po przeczytaniu tej książki pomyślałam sobie, ale żeś to, Aniu, wymyśliła wszystko. No, jak zwykle w moich książkach dużo się dzieje. Sporo akcji jest, akcja biegnie, akcja jest rozciągnięta na przestrzeni bardzo wielu lat, ponieważ co prawda akcja kończy się w czasie Wigilii tegorocznej, w 2023 roku, ale sięgamy do historii obu bohaterek, no, ładnych tam wiele lat wstecz. Z tego, co pamiętam, to był 97 rok, chyba najwcześniejsza data, która się w książce pojawia, ale być może się mylę. Myślę, że też nie ma to większego znaczenia. Fakt, że rzeczywiście cofamy się do historii obu bohaterek, bo na ich losach książka się opiera. I jak zwykle bardzo ciekawe losy kobiet, bo kobiety zajmują szczególne miejsce w twojej twórczości, konstruujesz. Mamy bowiem Marcelinę i mamy Romę. Pozornie nic ich nie łączy, okazuje się, że łączy ich wiele. Już ich nazwiska korelują. Marcelina Korynska, Roma po mężu Jońska, jak greckie kolumny. Taki zastosowałam zabieg. Miło, że dostrzegłaś to. Rzeczywiście, Marcelina i Roma, tak jak wspomniałaś, dwie moje bohaterki, które na pozór nic nie łączy, a łączy je bardzo wiele. Książka rozpoczyna się, no i jedna może powiem o Marcelinie, tak, Marcelina jest młodsza, ona ma, moja bohaterka w książce ma lat 34. I na początku, przepraszam, i na początku już dowiadujemy się o niej, że ma dziecko z zespołem Downa. Jedna rzecz nie daje jej spokoju, to jest jakaś sprawa z przeszłości i ta sprawa jawi się dla samej Marceliny jako coś nie do załatwienia, coś bardzo trudnego. Coś bardzo trudnego, tak, trauma, z którą ona się musi zmagać przez całe życie. Ale jeszcze wrócę, tak, Marcelina jest powiedzmy 30-parolatką, no i nieistotne rzeczywiście ile ma lat dokładnie. I ma syna z zespołem Downa, 9-letniego. Natomiast Roma jest starszą bohaterką, ma lat 48, męża i 15-letnią córkę. I teraz książka rozpoczyna się w momencie, w Wigilię właśnie, 2023 roku, w domu u Romy. W domu Romy. Ona prowadzi ze swoim mężem Włodkiem dobrze prosperujące biuro nieruchomości. Dobrze im się powodzi. Zresztą jej życie jest, można powiedzieć, prawie że idealne. No oprócz jednej sprawy, ale tutaj też nie mogę zdradzić na początku, o co tutaj chodzi. Natomiast no, życie Marceliny jest no, napiętnowane najróżniejszymi problemami, wręcz nie tylko to są problemy czy kłopoty, ale wręcz tragedie, różnego rodzaju życiowe tragedie dotykają ją. I właśnie jesteśmy w Wigilię w 2023 roku, kiedy w jej domu zbiera się rodzina i najbliżsi ludzie, no i w pewnym momencie, to w prologu jest,
ona oddala się od towarzystwa i idzie coś sprawdzić do innego pokoju i wraca z kopertą. Z kopertą, w której znajdują się wyniki. Znajduje się coś bardzo ważnego, jak się możemy zorientować. I na tym właściwie się prolog urywa. I po prologu jest jeszcze pierwszy rozdział, kiedy widzimy Wigilię z ubiegłego roku Marceliny. Stąd mówię, że to jest książka świąteczna, bo tam jest sporo różnych Wigilii. Wigilia 2023, 22 u Marceliny, inne ważne rzeczy dzieją się również w czasie Wigilii, w życiu Romy i Marceliny, dlatego ona ma szereg takich akcentów świątecznych. Ale po tych dwóch pierwszych rozdziałach cofamy się w przypadku Marceliny o lat 15 bodajże, powiedzmy kilkanaście, też nie będę mówiła ile, bo musiałabym zajrzeć. W przypadku Romy, która jest starsza o lat 20 kilka i obserwujemy życie obu bohaterek, no już linearnie obserwujemy je, co tam się wydarzyło i doprowadzam oczywiście całe te obie historie do 2023 roku, kiedy wszystko się rozstrzyga. Wszystkie tajemnice z przeszłości zostają ujawnione. Trudne tajemnice, bardzo obciążające te kobiety przez lata. To prawda. Dlatego, jak mówię, jedna i druga zmaga się przez te kilkanaście lat z bardzo dużą traumą. Każda ze swoją, każda oczywiście ma inną. I mimo tego, że życie biegnie naprzód i żyć trzeba, prawda? Mając traumę czy nie mając traumy, no każda z nich układa sobie jakoś to życie. Bo w sumie też nam tutaj zależy i mnie jako autorce i czytelniczkom, żeby moje bohaterki jakoś sobie tam poukładały. Żeby nie tylko miały same problemy, ale też i jasne strony w tym życiu. I oczywiście każda z nich te jasne strony ma. I każda potrafi bardzo się nimi cieszyć. Niemniej jednak właśnie ta przeszłość rzuca bardzo duży cień na życie ich obu i stąd tytuł Zasłużyć na szczęście. One obie mają wrażenie, że one muszą wszystko robić, żeby na to szczęście zasłużyć, że ono niestety nie jest dane i nie wiadomo, czy to się uda. Wiesz, Aniu, ja pomyślałam o tym, że zasłużyć na szczęście w kontekście też dużego poczucia winy, z którym obie te bohaterki niezależnie się mierzą. To prawda. Być może one sobie, ja tutaj też nie chcę rozstrzygać wszystkiego, bo każdy czytelnik, każda czytelniczka może sobie spojrzeć po swojemu na obie bohaterki i na ich życiowe wybory. Ale rzeczywiście jest tak, jak powiedziałaś, że każda z nich nosi w sobie jakąś winę, jakieś poczucie winy. I może w pewnym sensie nawet myślą, w szczególności Marcelina, chociaż Roma też może w mniejszym stopniu trochę, ale też. I one myślą, że one zrobiły coś złego i niestety muszą całe życie próbować zasłużyć na szczęście. Żeby zasłużyć na to szczęście. Że to w pewnym sensie to, co na nie spada potem, to jest jakaś kara za to, co one kiedyś zrobiły. Oczywiście to, czy zrobiły to specjalnie, czy niespecjalnie, czy tak się życie ułożyło, czy okoliczności to sprawiły, czy to jest ich wina, czy może zupełnie innych osób. To jest sprawa zupełnie inna, tak? Natomiast poczucie winy obie kobiety noszą w sobie. Zastanawiam się, gdzie jest ta granica, Aniu, której nie chcemy przekroczyć, opowiadając o twoich bohaterach. I tak ważę każde słowo, zadając kolejne pytania, bo każdy z autorów, z którymi rozmawiam, ma tę granicę ustanowioną gdzie indziej. Tutaj, no właściwie chyba nie możemy za dużo powiedzieć, tak żeby zostawić naszych słuchaczy z ciekawością co do książki, ale ja jestem ciekawa, czy od samego początku miałaś pomysł, który tylko przelałaś na kartki papieru, czy ta historia ci się jakoś pisała sama podczas już tworzenia pracy nad książką? Czy miałaś gotową historię, jednym słowem, jak już zaczynałaś pisać książkę, czy ona się dopiero tworzyła? Bo zwrotów akcji, powiem ci, jest bardzo wiele. Nawet pomyślałam sobie, że ciekawy serial z tego by powstał. Powiem w ten sposób. Nawet mnie jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, kiedy sięgam do momentu, kiedy pisałam tę książkę, ale myślę, że główny zarys tej książki i akcji miałam. Aczkolwiek, jeżeli jest choć czy jedna bohaterka, czy dwie bohaterki, wracam 15 lat wstecz, albo 20 parę, no to oczywiście, że ja muszę wymyślać tę historię jednak. Ja nie mam jej wymyślonej tak totalnie, co do joty, tak? Żebym mogła zrobić plan, czy streszczenie każdego rozdziału. Tak nie jest.
Wiele rzeczy rodzi się rzeczywiście w trakcie, aczkolwiek sama oś tej akcji, no to już musi być. Właśnie ja też mam nawet trudność, żeby odpowiadać tutaj na pytania, żeby za dużo nie zdradzić. Borykam się z tymi samymi problemami. Co ja bym mogła powiedzieć? Że tak jak w moich wszystkich książkach, żeby osoby, które będą odsłuchiwały, wiedziały, że ja się generalnie nie zmieniłam jako autorka w tej książce i jestem tutaj sobą. To znaczy na pewno bardzo dużą rolę odgrywa rodzina. Bardzo dużą rolę odgrywają sprawy związane z dziećmi, z posiadaniem dzieci, no i z różnymi problemami, które są związane z tym, bo jak wiadomo, rodzina i dzieci to nie jest sam cud miód, ale też pojawiają się najrozmaitsze problemy, więc to w tej książce jak najbardziej jest. Są różne wątki poboczne, są również i inni bohaterowie, nie tylko te moje dwie główne bohaterki, które są narratorkami i opowiadają, co im się w życiu tutaj dzieje, ale i one też mają swoje przyjaciółki. Przyjaciółki mają swoje sprawy, mają swoje rodziny, także paleta bohaterów jest dosyć tutaj obszerna. Więc te wszystkie elementy u mnie tutaj występują. Ale to też jest, Aniu, w moim odczuciu opowieść o akceptacji. Akceptacji własnej historii. To jest takie zaproszenie do wybaczenia dla siebie, dla jakby własnych, nie chcę tego nazywać grzechami, ale własnych decyzji, które być może dzisiaj byłyby inne, ale w kontekście tamtego czasu, tamtych naszych zobowiązań, czy tamtej rzeczywistości przeszłej spowodowały, że na tamten czas podjęliśmy takie decyzje, a nie inne. I że to jest dla mnie w tej książce taka też ważna rzecz, że przeprowadzasz te swoje bohaterki, obie, chociaż pewnie Marcelinę bardziej, ku takiemu wybaczeniu sobie, akceptacji, zrozumieniu. Dużo ciepła im dajesz. Może określiłabym to w taki sposób, że ona się uspokaja, ponieważ ona, mówimy o Marcelinie, tak, o tej młodszej bohaterce, że ona godzi się w jakiś sposób z tą całą sytuacją, w której się znalazła, a znalazła się w trudnej sytuacji, bo zresztą to już powiedziałyśmy na samym początku, że urodziło jej się niepełnosprawne dziecko z chorobą genetyczną, co jest w ogóle ogromnym wyzwaniem, tak? Ogromnym wyzwaniem. Jeżeli mogę tutaj kilka słów przy okazji, skoro już o tym mówimy. Jest to dziecko bardzo kochane, bardzo akceptowane. Ja tak wpadłam na pomysł, żeby wprowadzić taką postać, tego Witusia. I żeby w jakiś sposób pokazać ludziom, pokazać czytelnikom, przede wszystkim samej sobie pokazać, bo ja problemu specjalnie też nie znałam, ale poczyniłam sporo starań, żeby zrobić dobry research i dowiedzieć się u źródła, czyli w rodzinach, które mają dzieci z zespołem Downa, zresztą w wspaniałych rodzinach i wspaniałe dzieci, że to jest do udźwignięcia i że to nie jest jakaś choroba, tylko po prostu pewna trudność, z którą człowiek się musi zetknąć. Myślę, że jest sporo takich osób w Polsce, no nie chcę tu podawać statystyk, nawet je znam, ale nie chcę podawać statystyk, jest sporo takich osób w takiej sytuacji życiowej i one sobie doskonale dają z tym radę. To chciałam też pokazać. I właśnie dlatego moja Marcelina znalazła się w takiej sytuacji. W pewnym sensie nawet to dziecko, które jej się urodziło, że na początku oczywiście była to niesamowita trauma dla niej, ale okazało się może jakimś dla niej błogosławieństwem, no jakimś oczyszczeniem, tak? Że ona przy nim się dopiero uspokoiła i przy nim mogła może nie tyle zapomnieć o przeszłości, ponieważ jej przeszłość jest taka, że się o niej zapomnieć nie da, ale spojrzeć na nią troszeczkę w inny sposób. Myślę, że to powinno Państwa zainteresować. Ja przynajmniej nie spotkałam, może nie czytam aż tak dużo, żeby się zetknąć z taką problematyką w książce obyczajowej, ale proszę się jej naprawdę nie obawiać czytając. To jest temat trudny, ale jednocześnie bardzo pozytywnie przedstawiony. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak chciałem. Tak, bo środek ciężkości wcale nie jest przez ciebie położony na jakby problemie wychowywania dzieci z niepełnosprawnością, czy nie. To w ogóle to jest stan zdrowia dziecka, ale on to nie jest problem do rozwikłania w twojej książce. Zupełnie chodzi o co innego. Nie, absolutnie nie. To jest po prostu jeden z wątków, jeden z elementów. To nie jest książka o trudnościach, czy tam troskach,
czy przyjemnościach wychowywania dzieci i rzeczywiście jakichkolwiek dzieci. Tu problemy wychowawcze tutaj już chodzą na plan dalszy, ale po prostu to też on istnieje. Oś tej książki to są oczywiście, to jest życie moich dwóch bohaterek, zupełnie różnych, w zupełnie różnej sytuacji życiowej, o zupełnie różnej przeszłości, a jednak tak bardzo z sobą powiązanych, co się okaże. Tak, ponieważ ta sprawa, która nie daje spokoju Marcelinie, sprawa z przeszłości jest według Marceliny nie do załatwienia, staje się na pewnym etapie jakimś wybawieniem w sytuacji, w której jest Roma, ale jednocześnie jest dla Romy też ogromnym źródłem lęku na pewnym etapie, a Roma, druga bohaterka książki, ma również swoją tajemnicę. No właśnie, tak się złożyło. No, żeby była książka ciekawa, to musiałam tutaj każdą z nich, musiałam, że tak powiem, tajemnicę obdzielić porówno. I jedna i druga musi mieć kłopoty, no żeby potem być może one się dały rozwiązać. Bo ja też nie chciałabym mówić, czy to wszystko się rozwiąże. Powiem w ten sposób, no. W książce, tak mi się wydaje, tak jak i w filmie, jak piszę, tam nie może być żadnych spraw nierozwiązanych. Żadna sprawa nie może pozostać nierozwiązana. Tam właśnie wszystko, wszystkie szczegóły, które wprowadzamy do treści, mają jakieś znaczenie i mają jakiś sens. Także, ale jest też druga sprawa taka, że oczywiście one się mogą rozwiązać, muszą się rozwiązać, ale nie podajemy w jaki sposób, tak? Nie sugerujemy i mam nadzieję, że książka będzie trzymała czytelniczkę, czytelnika no do końca w niepewności. No i chyba to jest ciekawe. No, ja w ten sposób staram się konstruować samą, każdą moją książkę. Poniekąd trochę też i dla siebie. Dlatego, że ja właśnie też do końca nie wiem, jakie będzie rozwiązanie, jakie zastosuję rozwiązanie. I to nie chodzi o takie rozwiązanie zero-jedynkowe. Czy to się rozwiąże dobrze, czy się sprawa kończy dobrze, czy się kończy źle. Dlatego, że moim zdaniem no, spektrum rozwiązań jest po prostu ogromne. No. I to wcale nie musi być ani tak, ani dobrze, ani źle. Jak tutaj jest, o tym bardziej nie powiem, bo ona musi trzymać niepewności do końca. Oczywiście bardzo ważne kobiety są w twoich książkach. Ta historia Romy i historia Marceliny, dwie historie kobiet, które się zazębiają i właściwie na pewnym etapie już tworzą jedną historię, to nie są jedyne bohaterki, bo tak jak powiedziałaś, są przyjaciółki, są ich rodziny, ale są też mężczyźni. Mężczyźni, którzy są bardzo ważni. Jedna z najbardziej pozytywnych postaci to osoba Włodka, męża Romy. Ja myślę, że tutaj nawet obu panów, bo i Olgierd, to też jest bardzo pozytywna postać, no ale Marcelina na swojej drodze no, spotkała się z różnymi mężczyznami, którzy niekoniecznie zachowywali się tak jak należy w danych okolicznościach. Natomiast no, jeżeli chodzi o Romę, rzeczywiście to oni się ze swoim mężem Włodkiem znają już od zarania dziejów, to znaczy od studiów. Dokładnie to był rok 94, kiedy się poznali. Tak. 94, tak, studiowali sobie we Wrocławiu, a we Wrocławiu to studiowali, dlatego że ja też studiowałam we Wrocławiu, więc troszkę jakby tamte rewiry znała i mogłam sięgnąć pamięcią do czegoś, co znam. No i praktycznie od tego czasu są razem, no ale też jest jedna taka sprawa istotna, jak są dwie bohaterki, a u mnie bardzo często są dwie bohaterki, że one muszą się czymś różnić, prawda? One się nawet tak radykalnie muszą różnić, no żeby się potem przy tej narracji dwuosobowej czytelniczkom nie myliły. One muszą mieć zupełnie różne historie i problem polega na tym, żeby zupełnie różne historie wymyśleć, bo to przy jednej książce to się może da, ale przy 21 robi się już jakiś kłopot. Żeby nie powielać losów, tak? Bo jednak trzeba przyznać, że czytelniczki często mnie informują i sygnalizują, że przeczytały wszystkie moje książki albo tam 10 moich książek, no w każdym razie więcej niż jedną. No to jeżeli się tak czyta jedną po drugiej, nie chciałabym, żeby tu jakieś analogie znalazły. Dlatego muszę dla każdej bohaterki zupełnie inną opowieść. I tak jak Roma ze swoim Włodkiem są takim małżeństwem, są taką parą od dawna, czyli już od studiów i oni cały czas sobie razem są. No tak u Marceliny jest sytuacja diametralnie różna.
No ale też zupełnie inaczej im się układa, bo jednak Roma ma to życie rodzinne, życie materialne, finansowe, no dobrze jej się powodzi i wszystko inne. A ta druga biedaczka moja to jest niestety narażona na szereg nieprzyjemności, ale obie sobie doskonale dają radę. Dzięki wsparciu, które też otrzymują, i to jest bardzo ważne, że kładziesz na to nacisk, bo myślę, że w obecnych czasach, kiedy mówi się tyle o kryzysach psychicznych, nie tylko dzieci i młodzieży, że tyle jest sytuacji niezwykle stresujących, jak bardzo ważne jest to, żeby mieć po prostu wsparcie psychiczne, i obie te bohaterki takie wsparcie mają, czy w postaci przyjaciół, czy no, tak jak w przypadku Romy, zwróciłam uwagę na sytuację, którą stworzyłaś, kiedy dochodzi do takiej konfrontacji Romy z jej ojcem. Ona ojcu wyznaje rzecz, która jest dla niej bardzo trudna, bardzo obciążająca psychicznie. No i ojciec obdarza ją ogromnym wsparciem, zachowuje zdrowy rozsądek, nie ulega jakimś pochopnym ocenom. To prawda. Ja bym też jeszcze wspomniała o Marcelinie, bo ona rzeczywiście, będąc często w tragicznej sytuacji, znajduje wsparcie ze strony osób obcych. To prawda. Myślę tutaj o matce jej przyjaciółki, o tej Darii, o pani Darii, która po prostu no, zajmuje się nią w pewnym momencie bardzo dla niej trudnym, jak matka. Trudno sobie wyobrazić, ale to jest bardzo słuszna uwaga. Uwaga, że ja w swoich książkach rzeczywiście bardzo często ten element wsparcia, no bardzo uwypuklam, tak? Tak, udzielasz wsparcia swoim bohaterkom. Są dobrzy ludzie w naszym otoczeniu, bo to nie o to chodzi, żeby to było wsparcie nawet ze strony, no na tym etapie, kiedy rzeczywiście człowiek już jest psychicznie jakiś poszkodowany, no i szuka gdzieś pomocy w jakichś organizacjach. No, to nie są książki o tym. Ja raczej szukam tutaj wsparcia dla moich bohaterek w najbliższym otoczeniu lub troszeczkę dalszym, twierdząc, no wydaje mi się zresztą, że książka fajnie też, jak ma taki dobry wydźwięk, niesie z sobą takie dobre emocje, tak? A nie tylko same problemy i problemy i problemy. Problemy są, ale jest też, ale można też z nich znaleźć jakieś wyjście. Można znaleźć rozwiązanie. Wyjść z tej sytuacji samemu często trudno jest znaleźć, ale są też ludzie, którzy pomogą. No i najrozmaitsze takie sytuacje w tej książce są, a poza tym, no, pamiętajmy, że to jest książka, no, jakby częściowo świąteczna to jest. Dlatego ja chciałam, żeby też ten wydźwięk był pozytywny, bo wtedy właśnie w czasie tych wigilii, które u mnie w kilku rozdziałach grają główną rolę, chodzi jako miejsce akcji, żeby tam, no, ludziom było dobrze, żeby się nawzajem wspierali. Mimo tego, podobno dzieci kocha się tak samo. Nie wiem, bo nie jestem mamą więcej niż jednego dziecka, więc ja nie mam takich doświadczeń, ale jestem ciekawa, do której, jeżeli traktować twoje bohaterki jako twoje takie literackie dzieci, to do której ci jest bliżej? Do Romy czy do Marceliny? Powinnam może odpowiedzieć wprost i wybrać którąś z nich, ale naprawdę nie mogę. Dlatego, że ilekroć w jakiejkolwiek książce, nawet nie tylko w tej, mam dwie bohaterki, to ja je po prostu lubię. Ja je muszę lubić. Ponieważ jeżeli ja bym którejś z nich nie lubiła, to osoba czytająca, mówię czytelnik, czytelniczka, też by jej nie lubił, tak? W ten sposób się wyrażę. To znaczy, myślę, że moje emocje byłyby tutaj bardzo mocno dostrzegalne. No można by powiedzieć, że no cóż, Roma jest tutaj starsza, może powinnam Romę, ale z kolei nie, z kolei Marcelina bardziej mi się kojarzy z moją córką, więc jest bardzo trudne powiedzieć, która bardziej. Ja uważam, że one są w sumie obie dzielne i nie robią nic takiego, żeby ich nie można było, no powiedzmy, jeżeli nie lubić, to przynajmniej rozumieć, tolerować. Także no niestety nie odpowiem. Właśnie odpowiedziałaś. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę i w pewnym sensie ci też podziękować za to, że ty uciekasz od, świadomie to robisz, od oceniania swoich bohaterek i ich wyborów. One podejmują wybory, które być może spowodowałyby tak zwany hejt,
dzisiaj, albo jego fale nawet. A ty dajesz tym bohaterkom tyle ciepła i akceptacji właśnie, o której już powiedziałam na samym początku, ich wyborom, że dla wnikliwego czytelnika to też może być taki temat do refleksji. Czy my nie ulegamy zbyt łatwo ocenom innych ludzi, których znamy bardziej, mniej, a może tylko całkiem powierzchownie, a może my nie wiemy, dlaczego ludzie podejmują takie, a nie inne decyzje, a tak bardzo łatwo wchodzimy w ich buty i te decyzje z boku oceniamy. I to jest duży, taki socjologicznie, myślę, bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach aspekt twojej książki, Aniu. Bardzo dziękuję za taką opinię, bo to jest dla mnie bardzo pochlebna opinia. I powiem w ten sposób, ja prowadzę tę pierwszoosobową narrację, to znaczy, no bohaterki, mówię, opisują swoje sytuacje, swoje życie, swoje zachowania, swoje przemyślenia. Bardzo często, no oczywiście to nie są takie przemyślenia tego typu u mnie, że ona siedzi na kanapie i zaczyna myśleć, to przeważnie one, te przemyślenia różne wynikają, czy one się obrazują w rozmowach, tak, z innymi ludźmi, z przyjaciółką, czy tam z kimś z rodziny, no. Krótko mówiąc, moje bohaterki często, no, wyrażają swoje uczucia, tak? I dlatego można je, czytelniczka może je poznać, tak? Czytelniczka może poznać, co one czują, może zorientować się, skąd biorą się te wybory. W takim życiu, w życiu bohaterki książki, to tam bardzo dużo się dzieje, dużo trzeba wyborów dokonywać, dużo decyzji życiowych podejmować, ale one są jakby uzasadnione i wydaje mi się, że przez to możemy poznać tę bohaterkę i albo się z nią identyfikować, albo nie, ale zrozumieć, dlaczego podjęła taką, a nie inną decyzję. Dlatego lubię pierwszoosobową narrację, ponieważ bohaterka może dużo o sobie, dużo powiedzieć. I na podstawie losów tych bohaterów możemy też odebrać lekcje z wybaczania i sobie, i innym. No, żeby to tak łatwe było w życiu, jak jest. Ale wiesz, Włodkowi wcale nie było łatwo wybaczyć. Ale był do tego zdolny. No właśnie, ale może nie, proszę nie zrozumieć, że ja rzeczywiście daję jakieś lekcje wybaczania tutaj, czy lekcje moralności. Absolutnie nie. Tak jak wspomniałaś, ja nie oceniam swoich bohaterek. Mnie zależy, żeby decyzje, które one podjęły, do których często muszą wracać i które okazuje się, bo oczywiście niektóre decyzje może i były złe, no ale też potem są problemy, tak? Potem człowiek przeżywa jakąś tam traumę z tego powodu, ale one sobie też zdają z tego sprawę, że być może zrobiły źle. Natomiast właśnie mnie zależy na tym, żeby cokolwiek one zrobiły, jakąkolwiek podjęły decyzję, to żeby była to decyzja wiarygodna, tak? To nie może być decyzja tego typu, że mówi żona do męża, wiesz co, tu jest źle, to wiesz, może pojedziemy do Australii, prawda? Przecież to nie mogą być takie rzeczy z kapelusza. Czy oczywiście można, mogłabym napisać książkę, jasna sprawa, o radykalnej zmianie stylu życia. Ale to byłaby już wtedy zupełnie inna książka. Że podejmujemy jakąś decyzję taką gwałtowną, radykalną, robimy to. Ale moje bohaterki nie są w takiej sytuacji i moje bohaterki muszą sobie truchtać przez to życie powolutku i przyglądać mu się i postępować wiarygodnie, tak jakby, powiedzmy, jakby każda z nas to zrobiła, być może. Co to znaczy zasłużyć w kontekście szczęścia? Jak można zasłużyć na szczęście? Ja powiem szczerze, że to nie ma niczego takiego jak zasłużyć na szczęście. To jest może... Mimo, że to jest tytuł twojej książki. To jest tytuł mojej książki. To jest troszeczkę przewrotny tytuł, bo tytuł w zasadzie powinien być następujący. Czy można zasłużyć na szczęście, tak? Czy trzeba zasłużyć na szczęście? Może wcale nie jest tak. No, można by to oczywiście, zresztą to już jest duża dyskusja filozoficzna, co to jest szczęście i tak dalej. To już by chyba za dużo czasu musiałybyśmy na tym spędzić. Tutaj raczej miałam to na myśli, że moje obie bohaterki, nie wchodząc w filozoficzne rozważania, że moje bohaterki zrobiły kiedyś w ich mniemaniu coś złego i one czują, że powinny jakoś przez cały czas się starać, żeby być może zmyć z siebie tę winę, tak?
W ten sposób bym to określiła. I nie powiemy nic więcej, tylko zaprosimy niestety Państwa do poznania, tak, do poznania losów Marceliny i Romy, bohaterek najnowszej książki Anny Karpińskiej, książki pod tytułem Zasłużyć na szczęście. Dziękuję Ci, Aniu, za książkę i za tę dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Za nami kolejny podcast Książki Pruszyńskiego. Ja się nazywam Nula Stankiewicz i dziękuję Państwu za uwagę.